mianowicie jest jeszcze jedno opowiadanie o ślepcu, który był ślepy od urodzenia. On nie wiedział, co to znaczy wiedzieć. Tamten być może wiedział, że to słońce, nie wiem, jak wygląda zielenia, może to wszystko wiedział. Ten był ślepy od urodzenia i on sobie siedział, żebrał sobie i nie robił sobie z tego żadnego. Wtedy on upada, adoruje, uznaje Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i oddaje mu chwałę. I czym jest ten naukowy? Jest tym czasem, kiedy Jezus Chrystus będzie nakładał tobie i mnie, będzie nakładał na oczy błoto, abyśmy poczuli się niewygodnie, abyśmy chcieli pójść do sadzawki ścielnej, abyśmy chcieli pójść się obmyć. Abyśmy rzeczywiście mogli przejrzeć i zobaczyć, że wiele faktów, które w życiu nam się zdarzyły, miały ogromny sens. Wiele faktów, które były dla nas bardzo ciężkim doświadczeniem, było nam potrzebne, po to, abyśmy mogli przejść inne kolejne fakty. Bo poprzez całe życie Pan jest od nas, z nami kroczy, ale bardzo często jest tak, że jakoś lepiej. No ale gdybyś Panie Jezu był, gdybyś Ty był w tej sytuacji, to by mi się nie przydarzyło. A Jezus był i dał Tobie po to, aby zobaczył, jak nie jest Twoje serce. Aby zobaczył, oczywiście jesteś ślepy, że mogłeś w tej sytuacji komuś pomóc, bo mogłeś zachować się inaczej, a zachować się w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że już nie miałem siły. Bo taka jest prawda ona sama. No nie mamy siły do tego, żeby robić dobrze. Choć wiemy, że będziemy szczęśliwi, jeżeli będziemy robić dobrze, jeżeli będziemy kochani drugiego człowieka, ale nie mamy siły. I te wszystkie sytuacje Pan daje nam, aby hartować nasz charakter, uczyć, stawać się rzeczywiście Jego dzieci, stawać się dzieci Boga, stawać się uczniami Jezusa Chrystusa, tymi, którzy będą mogli powiedzieć, tak jak robili to pierwsi chrześcijanie, zdając sobie sprawę z tego, że mogą zostać wyrzuceni. No ja dzisiaj może mi ktoś wyśmiać ewentualnie, ten pomidorem rzucić i tak dalej. Ale ci pierwsi chrześcijanie byli przekonani, bo wielu z nich minęło, że mogą za to, że zagłoszenie Jezusa Chrystusa zostać zabici. Aż do byli tak przekonani o Jego mocy i Jego siły, a przede wszystkim przekonani o tym, że śmierć nie jest końcem życia. To, co często słyszymy, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Że to nie jest koniec. Tak czułem, że Jezus Chrystus jest tym, który nawet jeżeli umrzemy, będziemy żyli i byli gotowi głosić Jego naukę, byli gotowi, ponieważ mieli w sobie ducha Jezusa Chrystusa z Panem. I Pan zaprasza nas wszystkich do tego, aby
daje mu światło, Jezusowi Chrystusowi prowadzi go przez życie, dając Jezusowi Chrystusowi, wpuszczając jakby szczelinkę w swoim sercu robiąc, dając mu tą wolną rękę. Dobrze, Panie Jezu, ja wiem, że może będzie to mnie niewygodne, może będą mnie to lecz mało oczyszczypało, ale wiem, że dzięki temu przejdzie, że zobaczy i zrozumie wiele faktów swojego życia, że przede wszystkim będę szczęśliwy, miał tą pewność, że Ty przygotowałeś mi tam miejsce u Ojca. Ale ten Duch Jezusa Chrystusa powoduje, że my jeszcze tu na ziemi możemy kosztować tych owoców życia wiecznego. Tu na ziemi możemy doświadczać tej prawdziwej miłości, tak jak mówi Jezus Chrystus, prawda, to nie przyjaciół, ale też możemy doświadczać miłości niebo. Sąsiada, który mnie denerwuje, czy tutaj koleżanka, że Pan prowadził poprzez historię swojego życia, zmieniając radykalnie życie. Oni się nie bronili przed Słowem Bożym, dlatego że wszyscy z nich mieli na czołach opisane grzechy. My jeszcze jesteśmy ludźmi tak trochę zakamuflowanymi, z maskami różnymi na twarzy. I trochę się przed tym Słowem bronili. Nie bronili się, jak Pan mówił, że rzeczywiście miał otwartą rękę i mógł z nimi robić to do doświadczenie przejścia ze śmierci do nowego życia, z niewoli do nowego życia. I do tego nas właśnie zaprasza dzisiaj. Też chcę, aby tutaj podczas tego spotkania w tym kościele, aby też Duch Święty, wtedy kiedy się przepowiada Jezusa Chrystusa, aby Duch Święty stępował i aby też dawał i wlewał tę nadzieję w nas, że to samo Pan przeuczył że to samo doświadczenie Jego miłości i pewności tego, że On jest obecny pośród nas, dawał to teraz może wstaniemy i może Ojcze proszę, abyś to odkrywał wszystkie rzeczy w moim życiu, których jeszcze nie widzę. Myślę, że to moją ślepotę, która bardzo często jest w moim postępowaniu wobec bliskich. Proszę Cię, abyś uzdalił mnie do tego, bym chciał wołać do Ciebie i prosić o to, abyś przychodził i prowadził mnie każdego dnia. Abym się też nie opierał przed Twoją miłością. Abym się też nie bał Twojej miłości. Abyś też pozwolił, aby Twój Duch Święty zamieszkał w naszych sercach, aby nas prowadził, abyśmy mogli rzeczywiście doświadczać Twojej miłości. Prosimy Cię tą modlitwą, którą nauczyłeś swoich uczniów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z nami. I z Duchem Twoim. Bezbłogosławień Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Święty. Amen. Idź się w pokoju Chrystusa. Bogu nie będę dziękuję. I przyjdźcie na następną katechezę, która jest w czwartek o 19:00.